GT 1030 to najwolniejsza, a zarazem jedyna karta GT z serii 1000, dostępna na rynku europejskim. Poza GT 1030 jest jeszcze GT 1010, ale ten rarytas dedykowany jest jedynie mieszkańcom państwa środka. Mam wrażenie, że jeżeli chodzi o karty z końcówką 30, to Nvidia lubi wkręcać klientów. W GT 730 naściemniała konsumentom, sprzedając im pod tą samą nazwą różne karty. Według mnie to był niezły wałek. Lub jak mówi młode pokolenie, skam. Oszukali mnie, banda zła. Cześć, ja jestem Greku, a dziś przypatrzymy się kolejnej karcie Nvidia, tym razem z serii 1000, czyli GT 1030. Jak już powiedziałem w poprzednim filmie o GT 730, Nvidia nie do końca poważnie traktuje swoich klientów. W GT 730 mieliśmy jedną nazwę dla tak naprawdę dwóch różnych kart. Tym razem nie było już takiej ściemy. GT 1030 występuje jedynie w dwóch wariantach, które różnią się od siebie rodzajami pamięci. Na premierę, która miała miejsce 17 maja 2017 roku, karta dostała na pokładzie GDDR5. Jądro otrzymało nazwę kodową GP108-300A1. Rok później Nvidia wypuściła znacznie wolniejszą wersję wyposażoną w pamięć DDR4. GT 1030 to architektura Pascal, która w kartach o oczko wyżej dawała już sobie naprawdę dobrze radę. Mam tutaj na myśli GTX 1050A, w szczególności GTX 1050 Ti, czyli kartę, która do dziś jest w topie najpopularniejszych kart gamingowych według Steam. GT 1030 zmartwychwstała i pojawiła się ponownie w szerokiej dystrybucji w 2021 roku dzięki wirusowi oraz gorączce kryptowalut. Sprzedaż kart, na których nie dało się kopać, była skutecznym zabezpieczeniem przed wykupieniem ich przez kopaczy. Nazwa kodowa GP108 to NV138 i została wykonana w litografii 14 Nm. Na płytkę o rozmiarach 74 mm2 upakowano 1800 milionów, czyli prawie 2 miliardy tranzystorów. Karta obsługuje DirectX 12, OpenGL 4.6, OpenC L3.0, dodatkowo Vulkan 1.3 oraz CUDA 6.1. W chipie zaimplementowano Pure Video HD w wersji VP8. Oznacza to, że karta może sprzętowo dekodować HEVC. Czy napis PCI Express to wersja 3.0 na złączu X16. TDP karty to 30 W, czyli naprawdę oszczędnie. W przypadku wersji z DDR4 jest jeszcze mniej, bo tylko 20 W. Shaderów jest 384, jednostek teksturujących 24, a rasteryzujących 16. Taktowanie rdzenia w zależności od wersji od 1379 MHz do 1460. Pamięci 2 GB DDR4 lub GDDR5. O efektywnym taktowaniu 1050 MHz w DDR4 i 6008 MHz przy GDDR5. Przepustowość pamięci różni się również znacznie, bo otrzymujemy 16,8 lub 48 gigabitów na sekundę. Z ciekawostek to Wam powiem, że tak jak w przypadku GT 730 powstała również wersja z 4 GB pamięci. Ale tak jak w przypadku poprzedniczki, z tymi wolniejszymi. Na Allegro do dziś możemy kupić GT 1030 z 4 GB GDDR4 od BioStara, czyli szybszymi od DDR4, ale wolniejszymi od GDDR5. Pamięci efektywnie traktowane są 2100 MHz, natomiast GPU ma obniżone taktowanie do 1152 MHz. Deklarowana rozdzielczość, którą dźwignie karta, określona na 7680x4320. Kartę można kupić w cenie w okolicach 600-750 zł. Ta wycena raczej wyklucza, bym się nią zajął w którymś z kolejnych filmów, ale jeżeli ktoś z Was ma takie cudo, dajcie znać, jak się sprawuje. Ja mam wersję z pamięciami GDDR5. Nie ma co dłużej czekać. Przyjrzyjmy się temu potworowi w akcji. Kartę przetestuję w tym samym zestawie, co jej poprzedniczka, czyli GT 730 w wersji z pamięciami DDR3. Dla zainteresowanych tamtą konstrukcją zapraszam do linku w opisie.
No to zaczynajmy. Renderów DaVinci testował nie będę, bo sprzętowych enkoderów brak. Zacznijmy od platformy testowej. Podstawą jest AMD i Ryzen 9 3900X wyposażony w 64 GB pamięci RAM Kingston KHX 3200 MHz w trybie Dual Channel. Wszystko na płycie Gigabyte B450 Aorus Elite. Dysk systemowy to SPCC M2 1 TB oraz dwa dyski w parze MTF DH BG1T9TDF, każdy o pojemności 1,96 GB. Zacznijmy od FurMarka. W rozdzielczości Full HD karta osiąga 1124 punkty i średnio 19 klatek na sekundę. Ponowny test w presecie 720, czyli 1280x720 pikseli otrzymamy już 1944 punkty ze średnim osiągiem 33 klatek na sekundę. I tutaj już mamy predykcję, że to jest rozdzielczość, w której ta karta czuje się najlepiej. Przechodząc do 3D Marka i TimeSpy, Graphics Core to 529 punktów przy CPU 7218, łączny wynik 614, co jest połową najlepszego wyniku, jeżeli wierzyć bazie 3D Mark. Zobaczmy, jak sobie poradzi nasz GT1030 w 3D Mark Sky Diver. Od razu widać, że test ten bardziej pasuje GT1030. Odzyskujemy płynność. Sam test działa w oparciu o DirectX 11. Karta uzyskuje 11343 punkty Graphics Score, 17396 Physics Score i 12599 Combined Score, co daje 12094 łącznego wyniku dla całego testu. Unijin Wally Test DX11, preset 1366x768 i wynik 2203 punkty przy osiągnięciu 52,6 klatek na sekundę średnio. Przejdźmy do Unijin Heaven Full HD Quality High i wynik 720 punktów, co daje 28,6 klatki na sekundę. Powtórzony benchmark w rozdzielczości 1360x768 i od razu wynik 59,3 klatek na sekundę, czyli dwa razy więcej, 1495. Widać ewidentnie, że GT1030 to nie jest karta do Full HD. Chociażby patrząc na 2 GB pamięci w 1360x768 jeszcze jakoś to wygląda. No to zacznijmy gaming i e-sportowy klasyk CSGO. Full HD ustawienia niskie w teście dają nam 152,56 klatki na sekundę. Klasycznego CSGO z powodzeniem pograć. GT1030 zaskoczyła mnie w Forza Horizon 5. Na ustawieniach niskich w 1360x768 z powodzeniem osiągnąłem 31 klatek na sekundę przy minimum 22,9, a maksymalnym osiągnięciem 44,7 klatek na sekundę. Far Cry 5 w teście GT1030 wyrenderowała 2129 klatek z minimum 32, a średnio 36 fps na sekundę, max 145. Rozdzielczość to oczywiście 1360x768, czyli HD Ready, jakość ustawiona na low. Na tej biurowej karcie pogracie oczywiście również w GTA 5. Jak widać, mimo tego, że gra jest już leciwa, to nadal potrafi przygnieść mocno kartę graficzną. Z troszkę nowszych tytułów mamy Shadow of the Tomb Raider. Najwyższe ustawienie 1360x768. To zabójcze 12 klatek na sekundę z 2608 wyświetlonymi klatkami podczas testu. Po zmianie na niskie i rozdzielczości na 1280x720 i włączeniem Fidelity FX CAS mamy klatek 43, więc i płynność wróciła. Widać to w samej rozgrywce, która jest dość płynna i bardzo przyjemna. Na GT1030
zagracie nawet w Red Dead Redemption 2. Ustawienia po kolk. Zajęte 1922 z 2247 dostępnych megabajtów pamięci na karcie, czyli niskie. I mamy średnią na poziomie 29, 97 i 76 tysięcznych klatki na sekundę. Nie powiem, żeby ten wynik mnie nie zdziwił. Oznacza to, że na GT1030 da się z powodzeniem ukończyć Red Dead Redemption 2. I na pewno są tacy, którzy mają to osiągnięcie na swoim koncie. No to postrzelajmy trochę. I Just Cause 4. Testów budowanego w grę nie znalazłem, więc jak zawsze pobiegamy i postrzelamy. Zwykły gameplay. Tutaj gra oscyluje w przedziale 35-45 klatek na sekundę. Ustawienia niskie. Nawet przyjemnie się gra. Pokusiłem się jeszcze o Assassin's Creed Odyssey. Wbudowany benchmark pokazał 29 klatek na sekundę. I mimo, że te świeciły się na czerwono, to karta wyrenderowała 1833 klatki podczas testu z minimum 17, a maksimum 58. Rozdzielczość 1280x720 pikseli. Doznania nie będą wciskały w fotel, ale i w ten tytuł pogracie. Antyczni asasyni, szykujcie się na wojowników klanu GT1030. No i na koniec Control. Testy jakoś tak nie bardzo. Grywalnie się robi dopiero, gdy zjedziemy z detalami na niskie lub rozdzielczością na mniej niż 1280x768 pikseli. Widać, że na karcie brakuje zarówno RAM-u, jak i jednostek obliczeniowych. Podczas całych testów karta nie osiągnęła poziomu wyższego niż 65 czy 68 stopni, więc nie będzie gotowała waszego peceta. Umożliwia to również zainteresowanie się kartą z całkowicie pasywnym chłodzeniem, więc jeżeli zależy wam na ciszy, a granie nie jest waszym priorytetem, no to GT1030 jeszcze jest czymś, co możecie brać pod uwagę. Jeżeli chcecie kupić GT1030 do gamingu, to pod żadnym pozorem nie kupujcie w wersji z DDR4. Zwłaszcza, że karty GDDR5 są dostępne w podobnych cenach. Niech was nie zmyli 4 GB pamięci. Czasem więcej znaczy mniej. Mniej wydajności i frajdy w grach. Jeden argument, dla którego chcielibyście wolniejszą kartę, to chcecie zbudować komputer, na którym nie za bardzo da się grać i który zużywa jak najmniej energii. GT1030 w każdej wersji nada się bez problemu do tworzenia multimediów czy wyświetlania pulpitu. Ta karta ma jednak, a raczej niektóre egzemplarze mają, jedną bardzo istotną zaletę. To jest, istnieją wersje pasywne, pozbawione całkowicie wentylatorów. I to nawet w wersji low profile. Takie karty to doskonały wybór dla HTPC czy domowych emulatorów retro konsol. Pasywne chłodzenie ma również jedną zaletę. Nie zepsuje się. To oznacza, że w normalnych domowych czy firmowych warunkach ta karta jest praktycznie wieczna. W momencie, kiedy nagrywam ten materiał, GT1030 na Allegro dostępna jest w okolicach 400-500 zł. Mam tu na myśli nowe karty, w tym te pasywne. I tak, są nadal do kupienia nowe egzemplarze. Linki do wybranych ofert znajdziecie w opisie filmu. Więcej o GT1030 nie powiem, ale o kartach z końcówką 30 o nazwie od NVIDII czeka was jeszcze co najmniej jeden materiał. Kolejna będzie GTX 1630, pierwsza 30 będąca GTX-em, a nie GT. Podobało się? Zostawcie komentarz lub subskrypcję. Pomoże mi to w rozwoju kanału i będzie sowitą zapłatą za to, co robię. Do zobaczenia w następnym materiale. Na razie, cześć.